meczu na szczycie Cerra z Czarni pokonali Asekoresowie 3-2. Zbigniew Banaszkiewicz rezygnuje z doradzania Radosławowi Witkowskiemu. Urząd otwarty dłużej, czyli koniec ze zwalnianiem się z pracy. Dzień dobry, Artur Molenda, witam w dzienniku. Były wielkie emocje, nerwy obu drużyn, pomyłki ze strony sędziów i przede wszystkim niezwykle cenne zwycięstwo. A wszystko przy wypełnionych po brzegach trybunach hali Mosiru. Tak wyglądał wtorkowy mecz lidera tabeli plus ligi Cerra Czarnych Radom z mistrzem Polski Asekoresowią Rzeszów, wygrany przez gospodarzy po tiebreaku. Pięciosetowy bój po 3 godzinach udowodnił, że mistrz nie dał rady wygrać z liderem, a wojskowi potrafią zwyciężać z najlepszymi. Jeszcze przed wtorkowym spotkaniem mecz Cerra Czarnych Radom z Asekoresowią Rzeszów budził niezwykłe emocje zarówno wśród kibiców, jak i siatkarskich ekspertów w całej Polsce. Mecz na szczycie pomiędzy liderem tabeli a mistrzem Polski miał rozwiać wszelkie wątpliwości i pokazać, w jakiej formie są obie ekipy. Mimo że przeciwnik radomian boryka się ostatnio z problemami zdrowotnymi, a zawodnicy nie prezentują doskonałej formy, nie zmienia to faktu, że Resowia to rywal z najwyższej półki. Rzeszów ma mocny skład, chociaż mają kontuzję, to dalej mają szeroki, mocny skład i wiedzieliśmy o tym, że w tym meczu będzie ciężko. O godzinie 20:30 w radomskiej hali rozpoczęło się prawdziwe siatkarskie święto. Na trybunach pół godziny przed spotkaniem nie było ani jednego wolnego miejsca. Na ten mecz przyjechał nawet selekcjoner reprezentacji Polski Stefan Antiga, który przez całe spotkanie bacznie obserwował zawodników obu drużyn. Po jednej stronie siatki lider tabeli Cerra Czarni Radom, a po drugiej mistrzowie Polski z reprezentantami kraju w składzie. Od stanu 9-8 dla wojskowych radomianie zaczęli punktować rywala i uzyskali kilkupunktową przewagę. Świetna gra czarnych i błędy własne Rasowi sprawiły, że radomianie na drugą przerwę techniczną schodzili z przewagą 5 punktów. Jednak od stanu 18-12 przewaga czarnych zaczęła topnieć, a gościom udało się doprowadzić do remisu. Końcówka seta okazała się niezwykle nerwowa, bo Rasowie objęła nawet 2-punktowe prowadzenie. Na szczęście zawodnicy gospodarze zachowali zimne głowy i kilka dobrych akcji zaowocowało wygraniem na przewagi pierwszej odsłony meczu. Początek drugiej partii przyniósł 3-punktową przewagę radomian, jednak rzeszowianie zdołali odrobić straty i doprowadzić do remisu, a następnie zyskać bezpieczną przewagę, którą mistrzowie Polski utrzymali do końca seta. Tę partię Cerra Czarni przegrali ostatecznie do 21. Trzeci set to od początku prowadzenie Resowi, która wygrała tę partię. Czwarta odsłona spotkania miała najbardziej dramatyczny przebieg. Kiedy rzeszowianie uzyskali 4-punktową przewagę w polu serwisowym, zameldował się Wojciech Żaliński, który dał popis swoich umiejętności w tym elemencie. Dzięki jego atomowym zagrywkom czarni wyszli na prowadzenie. Ostatecznie radomianie wygrali tę partię na przewagi i w hali Mosir kibice z niecierpliwością oczekiwali tiebreaka. Nie klei nam się gra, to jest po prostu, to jest najprostsza odpowiedź. No nie gramy ładnej siatkówki, nie gramy dobrej siatkówki. Jeżeli już gramy, to przegrywamy końcówki. Naprawdę parę rzeczy nie funkcjonuje w naszym zespole dobrze. Piąta partia ułożyła się po myśli gospodarzy. Przy zmianie stron Cerra Czarni prowadzili już 8-3 i ostatecznie zwyciężyli do 15. Niedowiarków jest wśród nas bardzo dużo, cały czas słyszymy o tym, z kim, jakimi to słabymi zespołami do tej pory wygrywaliśmy. Mam nadzieję, że przynajmniej po dzisiejszym meczu będzie tych niedowiarków coraz mniej i coraz więcej szacunku nas będzie spotykało, bo słuchanie głupich komentarzy o sprzyjającym terminarzu jest naprawdę niemiłe. Tym samym Cerra Czarni odnieśli 8 zwycięstwo z rzędu, zdobyli niezwykle cenne 2 punkty i zachowali fotel lidera tabeli plus ligi. Niekwestionowanym bohaterem tego meczu został Wojciech Żaliński, który zdobył statuetkę MVP. To MVP to naprawdę nie ma znaczenia. Najważniejsze jest, że wygraliśmy. Przyjechał dzisiaj Dream Team, zawodnicy, którzy zdobywają regularnie medale na turniejach mistrzowskich. Dla nas to była niesamowita sprawa móc z nimi rywalizować, a zwycięstwo to już naprawdę wyjątkowy smak. Zagraliśmy to, na co nas na dzisiaj stać. Na dzisiaj stać nas było na to. Naprawdę zostawiliśmy kawał zdrowia na boisku. Wiadomo, że ten poziom nie jest taki, jakbyśmy chcieli, ale też należy oddać przeciwnikowi to, co sami zrobili na boisku, to jak fajnie grali w każdym elemencie, jak potrafili się nam przeciwstawić, więc
Tak mówię, my daliśmy z siebie wszystko, na dzisiaj na Radom to nie wystarczyło. Wojtek dzisiaj znowu zagrał bardzo dobry mecz, ale myślę, że każdy znowu dzisiaj dołożył swoją cegiełkę do tego, żeby mecz wygrać. Czy to Igor Grobelny wszedł i też fajnie zagrał, dał nam innym odpocząć i z tego się cieszymy, że mamy taki zespół, że każdy wchodzi, coś daje od siebie i musimy po prostu dalej trenować tak, jak trenujemy i myślę, że będzie dobrze. Kolejnym rywalem Cerra Czarnych będzie tym razem wicemistrz Polski Lotos Trefl Gdańsk. Ten mecz radomianie rozegrają w sobotę 12 grudnia na wyjeździe. Zbigniew Banaszkiewicz nie jest już doradcą prezydenta Radomia. 1 grudnia złożył wypowiedzenie o współpracy z Radosławem Witkowskim. Rezygnacja Zbigniewa Banaszkiewicza wpłynęła do urzędu 1 grudnia. Przewodniczący radomskich struktur Platformy Obywatelskiej stwierdził, że formuła jego współpracy z prezydentem wypaliła się. Widzę, że ani ja nie jestem potrzebny panu prezydentowi, ani moja wiedza, więc ja nie chcę nikomu stać na przeszkodzie, a poza tym z drugiej strony niepotrzebnie bym się musiał irytować, bo pewne rozwiązania, które są, mnie nie odpowiadają. I dlatego zdaniem Zbigniewa Banaszkiewicza współpraca dobiegła końca. Tak mnie wychowano w domu, że w tych momentach, w których współpraca albo układ współpracy nie jest właściwy, to postaram się ustępować. Zbigniew Banaszkiewicz formalnie był doradcą prezydenta. Wielokrotnie twierdził jednak, a potwierdzał to także prezydent Witkowski, że doradztwo dotyczyło m.in. współpracy prezydenta z rządem. Może to jest różnica wieku, może pan prezydent już nie potrafi pracować z ludźmi, którzy mają 50+. Tak to bywa. Poza tym ja starałem się w swojej pracy tej w administracji rządowej pracować bardzo transparentnie, natomiast oceniając styl pracy, który tu jest, troszkę mi nie odpowiada. Prezydent Radosław Witkowski bardzo lakonicznie skomentował rezygnację Zbigniewa Banaszkiewicza z dotychczas pełnionej funkcji. 1 grudnia wpłynęła do mnie rezygnacja pana Zbigniewa Banaszkiewicza z funkcji doradcy i ta rezygnacja przeze mnie została przyjęta. Prezydent nie chciał również komentować słów Zbigniewa Banaszkiewicza dotyczących stylu dotychczasowej współpracy obu panów. Nie będę tego komentował, rezygnacja została przyjęta. Zbigniew Banaszkiewicz będzie gościem najbliższego kontrastu. Premiera programu we wtorek 12 grudnia po godzinie 17 na www.zebra.tv. Dwa najczęściej odwiedzane przez mieszkańców wydziały Urzędu Miejskiego w Radomiu będą pracowały dłużej tak, aby zainteresowani mogli załatwić swoje sprawy po godzinie 15.30. Na razie wydłużone godziny pracy urzędu zostały wprowadzone na próbę. To z pewnością dobra informacja dla tych, którzy pracują do godziny 15.30 lub dłużej i chcą załatwić sprawy w Urzędzie Miejskim. Na wniosek mieszkańców niektóre wydziały będą pracowały dłużej. Ostatnio akurat kilka osób do mnie dzwoniło, które prosiło o to, żeby w poniedziałki ten czas pracy dla urzędów, przynajmniej w tych wydziałach, w których spraw nie można załatwić elektronicznie, czyli mówimy to o Wydziale Dowodów Osobistych elektronicznie, nie da się go odebrać, o prawach jazdy czy dowodach rejestracyjnych, tego elektronicznie nie da się odebrać, trzeba faktycznie przyjść do urzędu. I dlatego Wydział Spraw Obywatelskich, w tym referat dowodów, będzie pracował w poniedziałki do godziny 17. Wydłużony czas pracy został również wprowadzony w Wydziale Komunikacji. Również rozmawiałem z dyrektorem komunikacji, aby wprowadził takie wydłużone godziny pracy w poniedziałek do 16.30 w Wydziale Komunikacji. Teraz pracownicy magistratu będą sprawdzali, jak wiele osób korzysta z wydłużonych godzin pracy Wydziałów Spraw Obywatelskich i Komunikacji. Jeśli zainteresowanie będzie duże, to wprowadzone niedawno zmiany zostaną na stałe. Mam jeszcze dla Państwa zaproszenie do programu Wyszukani. Tym razem gościem jest Krzysztof Jakubowski, chirurg, ale także lekarz zajmujący się na co dzień chirurgią plastyczną i onkologią. Przede wszystkim lekarz roku, od tego trzeba zacząć. W plebiscycie echa dnia dwukrotnie. Tak jest. I to z bardzo dużą przewagą nad pozostałymi startującymi w tym konkursie. Powiem szczerze, na pewno ktoś powie, że jestem nazbyt skromny, ale naprawdę dziwiłem się, dlaczego się tak stało. Panie doktorze, szczerze, nie wysyłał pan ani jednego SMS-a na siebie? Sam na siebie nie, rodzina na pewno, ale ja sam na siebie nie. Ja w ogóle nie biorę udziału w żadnych plebiscytach, żeby wysyłać SMS-y. Natomiast jeśli chodzi o ten konkurs, to nie. Powiem, że nawet pierwszym razem to późno się dowiedziałem, że taki konkurs jest. I tą zapowiedzią kończymy to wydanie dziennika. W imieniu całego zespołu, który przygotował dla Państwa to wydanie, dziękuję. A już za chwilę sport i prognoza pogody. Do zobaczenia.
Takiej atmosfery w hali radomskiego Mosiru nie było od wielu lat. Cerradczarni podejmowali broniącą tytułu mistrza Polski Resowię Rzeszów. Żywiołowy doping ze strony kibiców czarnych i Resowi spowodował, że zawodnicy długimi momentami wznosili się na wyżyny swoich umiejętności. Spotkanie miało wyrównany przebieg, ale ostatecznie w tiebreaku triumfowali gospodarze i to oni mogli cieszyć się ze zwycięstwa. MVP meczu został Wojciech Żaliński. Było to 8 zwycięstwo Cerradu Czarnych w 9 meczu tego sezonu. Trener grup młodzieżowych Rosy Radom Dawid Mazur został asystentem Arkadiusza Miłoszewskiego w reprezentacji Polski mężczyzn do lat 20. To duży sukces z racji na fakt, iż w koszykówce młodzieżowej to właśnie kadra U20 uznawana jest za tą najbardziej prestiżową. Trenerowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych. W czwartek koszykarze Rosy Radom trenować nie będą, ale za to pojawią się w centrum handlowym Echo przy ulicy Żółkiewskiego, w pobliżu stoiska Atleta w Galerii Słonecznej, w publicznej szkole podstawowej nr 21 oraz w praktykerze w centrum handlowym M1. Koszykarze będą promować Rosę, rozdając specjalne zaproszenia na najbliższe mecze. Warto zatem śledzić fanpage Rosy na Facebooku, bo to właśnie tam znaleźć będzie można szczegółowe informacje odnośnie godziny, miejsca i innych szczegółów dotyczących akcji promocyjnej. Czwartek w Radomiu z przewagą słońca, na termometrach 6 stopni. W piątek więcej chmur, możliwe przelotne opady deszczu i zacznie wiać dość silny wiatr. Sobota pochmurna z przejaśnieniami, chwilami deszcz, na termometrach 5 stopni. W niedzielę dość ciepło, 7 stopni, ale będzie pochmurno i wietrznie. Poniedziałek deszczowy, pochmurny i ponury. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą 4 stopnie.